Susza i jej skutki były jednym z głównych tematów, jaki pojawił się w rozmowach rolników podczas tegorocznych dożynek województwa mazowieckiego. Niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że rolnicy odnotowali znacznie niższą produkcję niż w ubiegłych latach, szczególnie na rynku zbóż, owoców i warzyw. Wpłynęło to nie tylko na poziom zbiorów, ale ich jakość, a przez to również na cenę produktów. Zdaniem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, rolnicy nie pozostaną tutaj jednak bez pomocy i mogą liczyć na wsparcie oraz rekompensaty. Część gospodarstw poniosła straty, więc liczymy, że dostaną oni, ci rolnicy, którzy szczególnie byli dotknięci, otrzymają wsparcie ze strony rządowej, ale również poprzez kredyty preferencyjne, kredyty suszowe będą mogli odbudować swoją produkcję. W tym roku pogoda zaskoczyła rolników również podczas samych dożynek, bowiem przybyłych do Ciechanowa uczestników tego wydarzenia przywitał deszcz. Chociaż deszcz jest bardzo potrzebny nam rolnikom, może w mieście nie tak koniecznie, ale nam rolnikom jest bardzo deszcz potrzebny. Także pomimo tego deszczu jesteśmy zadowoleni. Pogoda troszkę się nie dopisała, ale ogólnie bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyszło. Pomimo kapryśnej aury wystawcy dopisali. Podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich w Ciechanowie obecni byli nie tylko producenci rolni i przetwórcy, ale również twórcy i zespoły ludowe. Dożynki jako obrzęd praktykowany był już przez Słowian i plemiona bałtyckie. Forma tego święta, jaką znamy dzisiaj, wywodzi się z XVI wieku, kiedy to na dworach majątków ziemskich zaczęto urządzać je dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracowników najemnych w nagrodę za trud i pracę przy żniwach. To szczególny czas, kiedy docenia się trud pracy, jaką rolnicy wykonują na co dzień, ale i czas, w którym można okazać im za to szczególny szacunek. Mówił podczas homilii ksiądz dziekan Zbigniew Adamkowski. Rolnicy zasługują na nagrodę za swoje poświęcenie i wytrwałość. Tym bardziej, że często ich trud nie jest odpowiednio zapłacony. Zdaniem księdza dziekana Adamkowskiego to właśnie w pracy rolnika widać potrzebę pełnej harmonii i równowagi między człowiekiem i naturą. Bo praca rolnika wiąże się często z wyborem między większym zyskiem i uprawą degradującą środowisko, a uczciwością i uprawą w zgodzie z naturą. W konsekwencji złych wyborów, według księdza dziekana Adamkowskiego, brak dochowania podstawowych praw natury, praw moralnych i praw społecznych odbija się negatywnie zarówno na środowisku, jak i samym człowieku. Jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowana, jeśli nie będą przestrzegane terminy orek, siewu, oprysków i żniw, nie będzie plonów. Jeśli nie będzie sprawiedliwych i skutecznych mechanizmów społecznych regulujących ceny, zbyt i podział plonów, w ostatecznym rozrachunku ucierpimy. Uroczystości w Ciechanowie poprzedził korowód, który przeszedł ulicami miasta na teren wokół Zamku Książąt Mazowieckich. Ich oprawę muzyczną zapewniły Miejska Orkiestra Dęta OSP w Ciechanowie i Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, Stowarzyszeniem Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów. Podczas samego festynu na straganach ustawionych w pobliżu sceny uczestnicy dożynek mogli zapoznać się z efektami tegorocznych zbiorów, ale również skosztować regionalnych potraw. Mamy chlebek ze smalcem, mamy rejbaka, mamy pierożki z kaszą, mamy również pępuchy tradycyjne krupiowskie na słodko, kapusta z kaszą na ciepło i fafernuchy, które są ciastkami takimi wypiekanymi z marchewki z miodem, z dodatkiem odrobiny mąki. Oczywiście z pieprzem jeszcze. To są takie ciastka piernosłodkie. I na rozgrzanie była zupa z dyni na słodko i na ostro. Mamy smalec, smaruchę tak zwaną ze swoimi ogórkami. Wszystko jest zrobione przez nas. I miks ciast najróżniejszych. Thank you.
Na dożynkach było też kilka potraw, które cieszyły się szczególnym uznaniem wśród odwiedzających. Tak jak zauważyłam, ludzie szukają szarlotki, sernika, ale też produkty, które przyciągają wzrok. Może być to zwykły sernik, ale niech będzie kleks śmietany, jakaś malinka przyciąga wzrok, no i pytam. Pomimo niesprzyjającej aury, uczestnicy chwalili organizatorów za przygotowanie, jak i sam program. Impreza rewelacyjnie zorganizowana przez organizatorów, bardzo nam się podoba. Przybyłyśmy, jak widać, w dużym składzie. Jest to dla nas, że tak powiem, pierwsza impreza tego typu. Nie miałyśmy jeszcze okazji dla tak szerokiego spektrum przygotowywać nasze produkty, tak? Więc cieszymy się, bo odzew jest wspaniały, ludziom smakuje, wszyscy są zadowoleni. Podoba się przede wszystkim, tak? Jest barwnie, kolorowo, śmiesznie. Zdaniem prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego sukces tegorocznych dożynek to pokłosie pracy wykonanej przy organizacji innych wielkich imprez w tym mieście i zebranego podczas nich doświadczenia. Ciechanów ma już duże doświadczenia w organizacji imprez masowych. Każdego roku organizujemy różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, imprezy. Organizowaliśmy też diecezjalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, więc mamy w tym zakresie doświadczenie i bardzo się cieszę jako prezydent miasta, że właśnie w Ciechanowie mogliśmy oddać hołd rolnikom, podziękować się za ich ciężką pracę na roli i móc wspólnie świętować, gościć tu mieszkańców tak naprawdę całego Mazowsza. Tak jak co roku, prezentacji produktów i potraw towarzyszył również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Dzieła jak co roku zostały zaprezentowane kapitule mazowieckiego konkursu. Najlepszym okazał się wieniec z sołectwa Mostki w gminie Zwoleń. Z tegorocznych dożynek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył też nagrody w wojewódzkim konkursie Polski producent żywności. Jednym z takich ciekawych produktów, dość dawno wyróżnionych, ale ciągle utrzymujących się na rynku, jest na przykład piwo Ciechan na bazie miodu, no więc akurat tutaj w Ciechanowie produkowane. Ale też oczywiście jest wiele produktów mięsnych, warzywnych, owocowych, przetworów. W tej chwili to jest już nawet pewnego rodzaju moda. Oprócz tego jest to taki element uzupełniający często dochody rolników czy gospodarstw agroturystycznych. Część oficjalną dożynek zakończył tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem, który był udziałem gospodarzy uroczystości. Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, starosty powiatu ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak oraz prezydenta miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego. Poszlibym do końca, rozgrzelebym nogi. W części nieoficjalnej dożynek nie zabrakło występów zespołów ludowych z Mazowsza czy degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Emocje w wielkim finale zapewnił występ zespołu Warius Manx oraz Ani Dąbrowskiej, których koncerty zapełniły błonia wokół ciechanowskiego zamku.